czego uczy mnie Słowo Boże w liście do Efezjan, rozdziale pierwszym, wersecie czwartym. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed nim w miłości. List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. Święci i bez winy. Charakter samego Boga jest przedstawiony w tym, co jest przypisane świętym. Bóg może znaleźć swoją moralną rozkosz tylko w sobie samym i w tym, co moralnie go przypomina. Jest to rzeczywiście uniwersalna zasada. Uczciwy człowiek nie może znaleźć zadowolenia w człowieku, który nie przypomina go pod tym względem. Z jeszcze większym rozsądkiem, Bóg nie mógłby znieść tego, co sprzeciwia się Jego świętości, ponieważ w aktywności swojej natury musi otaczać się tym, co kocha i czym się zachwyca. Przede wszystkim Chrystus jest tym samym w sobie. Jest On osobiście obrazem Boga niewidzialnego. Miłość, świętość, nienaganna doskonałość na wszystkich Jego drogach są w Nim zjednoczone. I Bóg wybrał nas w Nim. W tym wersecie, pierwszy rozdział, czwarty werset listu do Efezjan, znajdujemy naszą pozycję pod tym względem. Po pierwsze, jesteśmy przed Nim. On wprowadza nas w swoją obecność. Miłość Boża musi to uczynić, aby się zadowolić. Tylko tam można znaleźć doskonałe szczęście. W związku z tym jest rzeczą konieczną, abyśmy byli podobni do Boga. On nie mógłby przyprowadzić nas do swojej obecności, aby się nami rozkoszować, a jednak dopuścić tam takich, których nie mógłby znaleźć upodobania. Dlatego wybrał nas w Chrystusie, że powinniśmy być święci, bez winy, przed Nim w miłości. Dlatego wybrał nas w Chrystusie, że powinniśmy być święci, bez winy, przed Nim w miłości. On sam jest święty w swoim charakterze, nienaganny we wszystkich swoich drogach. Miłość jest w Jego naturze. Jest to stanowisko doskonałego szczęścia w obecności Bożej, na podobieństwo Boga i to w Chrystusie, który jest przedmiotem i miarą boskiego uczucia. Tak więc Bóg rozkoszuje się w nas, a my, mając naturę podobną do Jego własnej natury, co do jej moralnych przymiotów, jesteśmy zdolni do korzystania z tej natury w pełni i bez przeszkód, do korzystania z niej w jej doskonałości w Nim. Dlatego jeśli chcesz mieć świętość i przestać być grzesznikiem, przestać mieć świadomość grzechów, gdy Chrystus ci przebaczy, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Tylko ten, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony.